Desiderata. Krocz spokojnie przez zgiełk oraz pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, nie wyrzekając się siebie, utrzymuj dobre stosunki z innymi ludźmi. Głoś swoją prawdę jasno i spokojnie. Słuchaj tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci. Oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i narzucających się osób. Są udręką dla duszy. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, bo zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami. Kochaj swoją pracę, jakkolwiek skromna by nie była. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w interesach. Świat bowiem pełen jest oszustów. Nie pozwól jednak, aby przysłonili ci piękną prawdę, że wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów, a życie wielu pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie tłum swoich uczuć. Nie podchodź cynicznie do miłości, gdyż w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest wieczna jak trawa. Bądź otwarty i przyjmuj z wdzięcznością to, co niosą kolejne lata, z godnością rezygnując z przymiotów młodości. Pielęgnuj siłę ducha, aby chroniła cię w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się negatywnymi myślami i wyobrażeniami. Wiele lęków to tylko wynik przemęczenia i samotności. Oprócz zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata i masz prawo tutaj być, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. I niezależnie od tego, czy jest to dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Dlatego żyj w pokoju z Bogiem, bez względu na to, jak go pojmujesz, bez względu na twoje trudy i aspiracje. W tym hałaśliwym zamęcie, jakim jest życie, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i niespełnionymi marzeniami ten świat wciąż jest piękny. Bądź pogodny. Staraj się być szczęśliwy. Max Ehrman. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Teraz zdecyduj sam, kogo chcesz oglądać dalej. Osho czy Lao Tzu?